To nowa prawica, bo rozumiem, że ma własny pomysł. To znaczy ja w innym temacie, Lech Walicki, nowa prawica. Panie pośle, z raportu byłego wiceministra finansów Stefana Kawalca wynika, że w 2060 roku nawet połowa Polaków może doczekać się emerytury w wysokości równowartości dzisiejszych 500 zł. Czyli państwo polskie będzie musiało solidnie dopłacić, żeby chociaż dostali minimalną emeryturę. Z tego jasno wynika, że polski system emerytalny, o czym ostrzegaliśmy od dawna, jest w tragicznym stanie i potrzebuje on jakichś zmian. Po przeglądnięciu pańskich głosowań to można się domyślać, jakie reformy i jaki kierunek tych zmian wy byście zaproponowali. No i tutaj przytoczę. No, podniesienie wieku emerytalnego, Antoni Mężydło za. Ozusowanie umów zlecenie, Antoni Mężydło za. Ustawa o OFE. Pomimo, że pan się zarzekał, że to będzie naruszenie prawa własności, a pan jest przecież obrońcą tego prawa, Antoni Mężydło za. I ja teraz bym pana chciał tak szczerze zapytać, niech mi pan szczerze odpowie, o ile nam jeszcze podniesiecie wiek emerytalny i co jeszcze planujecie nam ozusować? Bo nie wiem, o co mam się modlić, czy o zdrowie i długie życie, czy może o szczęście w ruletce, o której mówił kolega z partii Korwin. Myślałem, że akurat tych głosowań pan nie zakwalifikuje tak jednoznacznie do tej samej grupy, bo akurat podniesienie wieku emerytalnego to jest chyba dla pańskiej partii, dla Kongresu Nowej Prawicy racjonalne rozwiązanie, bo inaczej w jaki sposób ten deficyt, no bo musi być to ekonomicznie. Ja wiem, że Korwin-Mikke jest za, ale jeżeli dzisiaj byłoby nie ma to go. Racjonalne, to my byśmy postulowali podniesienie wieku emerytalnego do 100 lat, ale nie robimy tego, więc nie ale jest to ekonomicznie jest to uzasadnione i na pewno ze względu na zmniejszenie deficytu i tak dalej jest na pewno prorozwojowe. Jest to rozwiązanie prorozwojowe. Moralnie też jest to uzasadnione i z punktu widzenia prawa własności również, tak? Jeśli chodzi o inne kwestie, jeśli chodzi o OFE, to tutaj rzeczywiście no, w pewien sposób mój tam kręgosłup liberalny został tutaj złamany. Tutaj tak dosyć nagią. Mocno, tak, dosyć mocno, no ale jestem w tej partii. Wie ale pan, mieli mieć z panem problem, cytując pana wypowiedź. Że klub poselski miał mieć z panem problem w tej sprawie. No ale nie wiem, czy miałby mieć, ale w każdym razie tak zagłosowałem, wie pan, no, no czasami są takie głosowania no i tutaj... Widzę, że nie dowiem się, o co mam się modlić, natomiast wiem, jaka będzie puenta tej modlitwy. Będzie wyglądać ona tak. Owoc żywota twojego, Jezus. Dziękuję bardzo.